Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać dyktafon w Samsungu Galaxy S4. Podejrzewam, że nie różni on się zbytnio od tego, który był w Note 2 i S3. Jedyna rzecz, której chyba nie pamiętam w S3 i Note 2, to było to, że mamy możliwość przełączenia się między jakością nagrywania wysoką a normalną. Tutaj mamy przejście do naszych nagrań, które były tam wykonane. W ustawieniach mamy domyślną pamięć, tą jakość nagrania, którą chcemy od razu. I teraz mamy informację, że nazwa pliku zależna od kontekstu nie jest obsługiwana w przypadku nagrań w jakości normalnej. Więc zróbmy sobie wysoką. Limit SMMS, żeby wysłać to SMS-em po prostu. Kontekstowa nazwa pliku. Po prostu możemy sobie to włączyć. I powiedzmy, to będzie pewno odnośnie, tak jak tu było napisane, zresztą odnośnie etykiety GPS, czyli gdzie zostało to nagrane. Jeśli będzie oczywiście włączona, domyślna nazwa możemy sobie zmienić i później nam się tam dodaje głos 1, głos 2, głos 3. Redukcję szumu możemy włączyć, tego chyba też nie było. Kanał mono albo stereo, zróbmy stereo. Aby nagrać głos, mów do mikrofonu znajdującego się w górnej lub dolnej części. Czyli nagrywanie po prostu stereo, interwał pomijania, cokolwiek to znaczy, jest ustawione na 60 sekund. Czyli rozumiem, że po 60 sekundach po prostu, nie wiem, co 60 sekund pomija jakieś informacje, które zebrał. No dobra, mamy wszystko ustawione. Możemy sobie nagrać cokolwiek. Więc to jest test dyktafonu na Samsungu Galaxy S4. Mamy głos 2. To jest test dyktafonu na Samsungu Galaxy S4. No, ładnie otworzył, całkiem płynnie, bez problemu. Zacznę. Może wezmę telefon tak, żebyście po prostu słyszeli lepiej, bo ta wsuwka niestety to tutaj tłumi. Możemy sobie przyspieszać, zwalniać. A, tu po prostu przewijanie co 60 sekund. To chyba co było ustawione wcześniej, czyli przewijanie to 60 sekund, co mieliśmy ustawione wcześniej. No i tak się prezentuje. Ta aplikacja nie ma jakichś tutaj większych bajerów. Ma oczywiście jakiś tutaj czujnik natężenia głosu i z tych takich opcji dodatkowych to wszystko, co tutaj mamy, więc niestety zobaczmy, czy podczas nagrywania jeszcze możemy coś zrobić. Czy coś tu się da zrobić? Nie. No, ładnie wygląda, że animuje nam się tutaj ten mikrofon. Możemy wstrzymać oczywiście i mamy pauzę, później możemy kontynuować. No i na końcu zatrzymujemy i mamy nagrany kolejny głos. Myślę, że to tyle. Bardzo prosta, przydatna aplikacja. Jeśli ktoś czasami chce kogoś nagrać, to jak najbardziej może z niej skorzystać. Dajcie znać, czy w ogóle korzystacie z dyktafonu, bo myślę, że obok kalkulatora jest to jedna z najmniej wykorzystywanych funkcji w telefonie. Jestem ciekawy, jak to u Was wygląda. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej.